Państwa bardzo serdecznie. Ja bym chciała, żeby ta nasza dzisiejsza rozmowa, to nasze spotkanie było choć trochę, na ile to jest możliwe, interaktywne i żeby włączyć troszkę Państwa do tej dyskusji, zwłaszcza, że póki co jesteśmy w dosyć kameralnym gronie, więc to tym bardziej będzie możliwe. Ale zaprzężemy też do tego technologię, więc to jest taki rzadki moment, kiedy w przeciwieństwie do tego, co mówi większość prowadzących, nie chowamy telefonów komórkowych, tylko je wyjmujemy. Więc prośba, żeby wyjąć swoje smartfony na moment i wejść na stronę menti.com. Tak, tak, to mówię poważnie. I tam się powinno pojawić takie okienko i w to okienko wpiszemy kod 588858. I żeby sprawdzić, czy system zadziałał, albo będzie pierwsze rozgrzewkowe pytanie. Organizacje pozarządowe. Do Państwa. I tam jest takie pytanie, w jakim jesteśmy nastroju, w jakim zaczynamy dzisiaj nastroju? Nie? A jakie jest słowo niecenzuralne? Ach, rozumiem. No, na razie dominują takie pozytywne nastroje na początku. System przyjmuje tylko z zamkniętej kafeterii, więc profesorze trzeba się zmieścić. No jest trochę więcej osób w sali, więc jeszcze chwilę poczekamy, żeby się wszyscy zarejestrowali. Dobrze. I żeby nas trochę wrzucić w temat, to będzie pytanie numer dwa, które już jest takie, które będzie wymagało od Państwa pewnego określenia się. W jakich organizacjach, z jakich organizacji przychodzicie tutaj do nas i jak Wam się tam pracuje? Więc pytanie numer dwa. To jest takich kilka pytań, do których się trzeba odnieść na skali zdecydowanie nie albo zdecydowanie tak. No i stwierdzenie numer jeden to jest: w mojej organizacji czy firmie nic się nie dzieje bez zgody szefa. Potem jest takie stwierdzenie: można otwarcie mówić to, co się myśli. Awanse i przywileje są zarezerwowane dla znajomych szefa. Czuję, że mam wpływ na to, co się dzieje. Większość menadżerów, dyrektorów to mężczyźni. I władza równa się odpowiedzialność w mojej firmie czy organizacji. I zobaczymy, tak? Do każdego pytania się odnosimy na skali. Tak, intuicyjna pierwsza odpowiedź. Ciekawa po prostu jestem, skąd przychodzimy. Ojej, awanse i przywileje są zarezerwowane dla znajomych szefa. A nie, przepraszam, to nie to. Dobrze, już się przestraszyłam, że ten wysoki wynik to jest do tego pytania. Można otwarcie mówić to, co się myśli. To Państwo przychodzą z takich bardziej mniej folwarcznych organizacji, jak widać. Okej, gdzieś tak po środku, ale są też firmy, w których awanse są dla znajomych szefa zarezerwowane. Dla tych z Państwa, którzy się nie zetknęli z tą terminologią folwarku i turkusu, to jest taki roboczy temat, o którym chciałam porozmawiać z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Generalnie folwark to są tego typu organizacje, to jest terminologia wzięta z badań profesora Hryniewicza, które potem Jacek Santorski bardzo eksploruje. Generalnie to jest takie przekonanie o biznesie, w którym jak sobie pomyślimy o folwarku szlacheckim, to właśnie tak wyglądać mają niektóre polskie organizacje, czy miały na pewno wyglądać w latach 90., gdzie mamy jednego pana i jego poddanych, mówiąc w skrócie, on zarządza metodami dziel i rządź. Są to takie kultury macho, kultury, w których nic się nie dzieje bez wiedzy szefa, gdzie ludzie boją się mówić to, co myślą. Nie jest to wskazane, żeby mówić to, co się myśli. Należy raczej wykonywać polecenia. Po drugiej stronie taka zupełnie skrajna odbicie od tego folwarku to są organizacje tak zwane turkusowe. To jest takiej typologii różnych typów organizacji. Ten turkus to mają być takie organizacje demokratyczne, w których w zasadzie nie ma szefów, w której ludzie działają w samozarządzających się zespołach, w których jest pełna otwartość, swoboda, transparentność. No i moje pytanie dzisiaj takie otwierające i to, do czego chciałam wciągnąć naszych ekspertów do dyskusji, to jest, gdzie my jesteśmy jako polskie kultury organizacyjne, czy jesteśmy bliżej tego folwarku jeszcze wciąż, czy są już takie momenty czy miejsca, w których rzeczywiście pracuje się radośnie, można mówić to, co się myśli i jesteśmy bliżej tych być może nawet samozarządzających się zespołów.
I w dzisiejszym panelu mam takie grono, które łączy, proszę Państwa, kilka perspektyw. Zależało mi na tym, żeby mieć przedstawiciela polskiej, rodzimej firmy właścicielskiej, w której właściciel rzeczywiście ma wpływ w zasadzie nieograniczony na to, co się dzieje w firmie i może ją kształtować na sposób, na jaki chce. I to jest pani Agnieszka Erlach, która jest właścicielką i zarządzającą prezeską firmy. Jedno, tak jeszcze słowa, to jest kobieta, która jest o wielu twarzach, jeśli chodzi o wykształcenie, bo jest jednocześnie socjolożką i prawniczką. Przez wiele lat zarządzała w firmie, także w branży farmaceutycznej i przejęła firmę Termoplast w momencie, w którym ona była w kryzysie. Znaczy, to był słaby moment dla firmy i musiała tę firmę wyprowadzić z tarapatów. I to jest bardzo inspirująca historia, więc bardzo liczę tutaj na ciekawe opowieści o zmianie właśnie kultury organizacyjnej. Po kolei tutaj siedzi Paweł Niziński, który jest po wielu latach, tak jak czytam twoją karierę, Pawle, w korporacjach. Głównie zajmujesz się zarówno w to, co robiłeś w korporacjach, jak i to, co robisz teraz, budowaniem marek, budowaniem strategii firm, ale takich firm, które chcą działać i działają odpowiedzialnie społecznie, czyli patrzą na biznes jako na część większego ekosystemu. I tutaj bardzo liczę na twoje opowieści o B Corpsach i o tym wszystkim, co się mieści pod tym pojęciem, czyli firm, które widzą swoją część w ekosystemie społecznym szerzej niż tylko generowanie zysku dla akcjonariuszy. Tutaj mamy Marzenę Mazur, której głos pewnie Państwo, którzy słuchacie Radia Tok FM, znacie doskonale. To jest kobieta, która przeprowadziła rozmowy chyba z największą liczbą szefów w Polsce. Od 10 lat prowadzi audycję Strefa Szefa, a jednocześnie jest psycholożką, doktorem psychologii, więc tak, mamy te dwie perspektywy. No i Mirek Nowosielski, który jest szefem działu transformacji w Banku Santander. Przez wiele lat pracował w Polsce i za granicą, w Holandii, jak się doczytałam, i w Hiszpanii, więc takie skrajnie dwa temperamenty. Doświadczyłeś w tych korporacjach, w tych krajach. No i tutaj liczę na tą twoją perspektywę, że widzisz polskie zespoły w kontekście tych zespołów międzynarodowych i co tu u nas jest takiego specyficznego, albo może zupełnie nie, może jesteśmy po prostu zespołami takimi jak wszystkie inne w Europie. Chciałam zacząć od takiego pytania, Agnieszko, do ciebie. Jakbyś mogła powiedzieć, jak się u was zarządza? Co by odpowiedzieli twoi pracownicy w takiej ankiecie? Mam nadzieję, że by odpowiedzieli podobnie do tego, co ja myślę. Czyli ja jestem wielką zwolenniczką współpracy. Natomiast jak sobie myślałam, jak zostałam poproszona, żeby tutaj przyjść, i sobie myślałam o tym, jak wygląda zarządzanie w różnych firmach, a miałam możliwość doświadczyć i skrajnego autorytaryzmu, i czegoś takiego pośredniego, bo pracowałam też w urzędach państwowych, to mogę powiedzieć coś takiego, co może nie zabrzmi fajnie, a mianowicie to, że nie ma znaczenia, w jaki sposób, przynajmniej ja widzę to w ten sposób, że nie do końca ma znaczenie, w jaki sposób skuteczne, jeżeli chodzi o skuteczność, jak jest firma zarządzana, bo znam firmy, które są niezwykle skuteczne, a mają bardzo autorytarny, zamordystyczny i wręcz chamski sposób zarządzania przez osoby, które kierują tą firmą, a jednak są, osiągnęły wielki sukces. I ja i z moją firmą do pięt im nie dorastamy. I teraz jest pytanie, a jednocześnie można również osiągnąć sukces zarządzając poprzez współpracę. I zawsze jest to pytanie, ja się zastanawiałam, dlaczego tak, a dlaczego siak, co stoi za jednym i za drugim, bo wbrew pozorom zarządzanie przez współpracę wcale nie jest łatwe. Ciągotki każdego prezesa, znaczy każdego, kto ma władzę, każda władza deprawuje. To tylko jest kwestia czasu, kiedy zdeprawuje i w jaki sposób deprawuje. Więc fajnie jest być osobą, która będzie, jak coś powie, to wszyscy natychmiast to zrealizują. Nie ma tak w firmie. Firma jest dosyć instytucją hierarchiczną, przynajmniej z tego, co w Polsce spotykam. A więc to jest w ludziach. Jak nie będę wydawała pieniędzy, ja oszczędzam pieniądze pani prezes. Ja mówię, nie pani prezes. Oszczędza pani pieniądze
nasze wspólne firmy. Mogę to powtarzać 20 razy, 21 i tak będzie, oszczędzam pieniądze pani prezes. I to już jest w ludziach. To nie da rady w pracy wychowywać. Więc wracając do sprawy, zastanawiając się nad tym, jak jest lepiej zarządzać, ja mogę powiedzieć, że ja doszłam do takiego wniosku, że tak naprawdę to zależy od osoby lidera. Jeżeli lider jest osobą, która ceni sobie współpracę, odpowiedzialność, wzajemne zrozumienie, fajną atmosferę, dobrą atmosferę w pracy, bo w końcu do tej pracy przychodzi się na wiele godzin, dzień w dzień, to współpraca jest zdecydowanie lepszym modelem. A jeżeli ktoś chce, uważa, że wie lepiej albo twierdzi, że będzie to szybciej, różne są powody, dla których to ta druga skrajność jest, no to wtedy idzie w drugą skrajność. Ja jestem zdecydowanie po stronie współpracy. Ale jak ty to robisz? Znaczy przyszłaś do firmy, tak jak mi opowiadałaś, w momencie, w którym było słabo i teraz jaki styl zarządzania przyjęłaś? To znaczy, czy weszłaś w demokratyczny, włączający, czy sytuacja kryzysu wymaga ostrego zarządzania? Firma, która bankrutuje, potrzebuje szybkich i zdecydowanych decyzji, nie mówiąc o tym, że jak ja weszłam w firmę, to ja przecież nie znałam ludzi. Nie wiedziałam, kto czym dysponuje, co potrafi i jak potrafi. Więc niektóre decyzje musiałam podejmować szybko i sama, ale tylko niektóre. Naprawdę takie, które no nie dało rady wspólnie. To, co robiłam, to zaczynałam. Po drugie, trudno było też podejmować wspólnie decyzje, ponieważ ludzie mi nie wierzyli. Każdy myślał sobie, a tam gada, że mogę powiedzieć po swojemu, albo to, co myślę. I tak dostanę w łeb, albo zrobi tak, jak ona uważa. Zajęło mi to, drodzy państwo, myślę sobie, 3 lata. Pierwsze efekty zaczęłam widzieć po 1,5 roku. A trzecią rzecz, którą musiałam zrobić, to musiałam ludzi nauczyć i funkcjonowania na innych zasadach. W ogóle nauczyć innego sposobu zarządzania. I to mi mniej więcej ten początek zajął te 1,5 roku. Musiałam, firma nie bez powodu miała kłopoty, w związku z tym trzeba było przeorganizować wiele rzeczy dotyczących samej firmy, podejmowania decyzji i działalności, strategii i tak dalej. Ale trzeba również było przygotować nowych szefów albo obecnych szefów do nowego stylu pracy. Ja powiem, że ja jestem strasznie dumna z nich wszystkich, bo wiem, jak to było dla nich trudne. Ja się śmiałam, że ponieważ ja przyszłam do tej firmy jako żona właściciela, więc się śmiałam i mówiłam, że jedyną moją kompetencją to jest to, że jestem żoną. No to zgadnijcie państwo, jak to działało pozytywnie na ludzi. Ale no może jakiś taki diabeł za skórą u mnie sterczy i w związku z tym mówiłam takie kontrowersyjne rzeczy. A może trochę było podtekstu takiego, że nie oceniaj ludzi po pozorach, spójrz, kto tak naprawdę co sobą reprezentuje. Więc musiałam ich uczyć takiego zrozumienia, że jak ja coś powiem i się do czegoś zobowiążę wobec nich, nawet gdy to jest niekomfortowe dla mnie, to ja to dotrzymam, tego słowa dotrzymam. I to chyba było główna rzecz, którą musiałam budować. Zaufanie, 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 zaufanie. Dzięki. Bez tego nie da rady. Dzięki. Mirku, a przeskakując do międzynarodowej korporacji, jesteście bardziej turkusowi, czy macie jakieś miejsca folwarczne? Znaczy, turkusowi na pewno nie jesteśmy, ale wydaje mi się, że to jest jednak ten kierunek, w który chcemy iść. Jak zapewne wszyscy wiemy, dzisiaj modny jest agile, czyli takie zwinne podejście do zarządzania, do pracy. I to jest jakby kierunek, w którym duże korporacje też się skłaniają, żeby starać się zwinnie podchodzić do tego, jak wykonujemy swoją pracę. I kwestia samoorganizacji, chociażby kwestia delegowania odpowiedzialności. W tym modelu funkcjonuje taka rola jak product owner. Mówiąc krótko, ktoś, kto bierze odpowiedzialność za produkt, który wytwarzamy. On musi się poczuć przedsiębiorcą, że to, co robi,
to jest dla niego istotne i nie ma tam wtedy takiej przestrzeni na myślenie, że robię coś dla kogoś, tylko robię to dla siebie, bo biorę za to pełną odpowiedzialność. Wychodzi nam to z różnym jakby efektem, bo są takie miejsca, gdzie to działa doskonale, szczególnie tam, kiedy wiemy, że faktycznie wytwarzamy jakiś produkt. Produkt rozumiany niekoniecznie jak coś fizycznego, bo pracując w bankowości, ja mam do czynienia z takimi bardziej też wirtualnymi produktami, na przykład aplikacja, na przykład konto, ale cały czas nazywamy to produktem. I wtedy, kiedy ten produkt jest jasny, kiedy możemy sobie jasno określić cel, to zespoły doskonale sobie z tym radzą. Natomiast kiedy nie do końca to jest klarowne, no to ta sama organizacja nie działa. Ludzie potrzebują jednak wskazania palcem, zrób to i dokładnie w taki sposób, bo po prostu są bezradni. A czy ty widzisz jakąś różnicę, bo są tacy, którzy lubią mówić o jakiejś specyfice i polskich pracowników, i polskich szefów, że właśnie niektórzy twierdzą, że polscy pracownicy bardziej niż powiedzmy na zachód od Wisły potrzebują silnego szefa, który powie, co trzeba zrobić, że to gdzieś mamy w kulturze czy w genach, jakby chcieli jeszcze inni. Czy ty widzisz jakąś różnicę między polskimi pracownikami, a na przykład hiszpańskimi czy holenderskimi? Takiej wolności, której potrzebują do działania. Na pewno widzę różnicę Polaków, którzy pracują w Polsce i pracują za granicą. To jakby jest bezsporne. Natomiast to też zależy od miejsca w organizacji, w którym się znajdujemy. Nie? Bo sobie wyobrażam takie bardzo kreatywne przestrzenie, gdzie kiedy ktoś nawet by próbował autorytarnie wskazać, co mamy robić i jeszcze w jaki sposób, to po prostu nie zadziała, bo zabijamy kreatywność w ludziach. Natomiast są takie miejsca jak na przykład, nie wiem, call center, tak bym to określił, gdzie raczej liczy się efekt, liczy się liczba odbytych rozmów. Są takie miary jakościowo-ilościowe, które mówią, że po prostu musimy to robić. Nie? I wtedy organizuje się tą przestrzeń w zupełnie inny sposób. To znaczy jaki? No w taki, że pomaga się człowiekowi, jakby upraszcza mu się życie i podejmowanie decyzji poprzez na przykład skrypty rozmowy, poprzez częste szkolenia, które uczą nas pewnych nawyków. To sprawia, że nie musimy się długo zastanawiać, w jakiej jesteśmy sytuacji, tylko po prostu mechanicznie reagujemy. To po prostu usprawnia, przyspiesza pracę, tak bym to widział. Czyli są takie miejsca w organizacjach, gdzie tej wolności i kreatywności dajemy ludziom mniej. To chcesz powiedzieć? Zdecydowanie tak, chociaż też jakby firmy starają się otwierać na tą kreatywność. Czyli nawet w takim call center prowadzi się takie spotkania albo stara się inicjować jakby w potencjał w grupie, żeby przekazywali, jakie mają spostrzeżenia odnośnie swojej pracy, co możemy usprawnić, nie? Na przykład, co mogłoby lepiej działać w danej sytuacji. Natomiast raczej jest to taka przestrzeń, gdzie wykonuje się pewne czynności. Mhm. Marzeno, tak widziałam, że kiwasz głową. Ja mam do ciebie takie pytanie na temat, bo ty na przestrzeni lat rozmawiasz z różnymi szefami. Co się zmienia w podejściu do zarządzania? Znaczy, czy widzisz jakąś zmianę, czy widzisz jakiś trend, czy właśnie idziemy w takim bardziej kierunku włączania pracowników, mniej takich miejsc jak call center, w którym dzielimy zadanie na mniejsze części i zakładamy, że trzeba człowiekowi po prostu powiedzieć wprost, co ma robić. Czy jest inaczej, czy coś się zmienia w podejściu szefów do zarządzania? Znaczy ja w ogóle uważam, że organizacja to nie jest zbyt taki abstrakcyjny, tylko to są szefowie i to od szefów zależy, czy organizacja będzie turkusem, czy folwarkiem, jak to wygląda. I rzeczywiście ja już właściwie ćwierć wieku pracuję z korporacjami, a od 10 lat przesłuchuję szefów co tydzień i na początku wyglądało to tak, że ci szefowie dzielili się mniej więcej na dwie skrajne grupy. Pierwsza grupa to byli szefowie zachłyśnięci wszystkim, co przychodzi z zachodu. Tacy bardzo zaangażowani. Oni chcieli natychmiast wprowadzać, żeby od razu było widać zmiany i byli bardzo, bardzo zaskoczeni, że tych zmian nie ma od razu. A drudzy szefowie, druga grupa znacznie bardziej liczna była taka, że przychodzili, mówili tak, tutaj nasza korporacja wprowadza właśnie szczęśliwość w firmie.
po czym wychodzili na korytarz i mówią, Gucio, nic z tego nie będzie. wzięła nam, narzuciła to centrala, a my i tak wiemy. No jeżeli szef jest takim hamulcowym i sabotażystą, no to oczywiście nic z tego nie będzie. I tak to trwało. Natomiast to, co widzę mniej więcej, ja wiem, od 3-2 lat, to bardzo silna zmiana szefów w stronę, nie wiem nawet jak to powiedzieć, ja to sobie nazywam duchowością, że coraz więcej szefów zadaje sobie pytania, jaka jest moja rola, po co ja tam jestem, jak to połączyć z własnym życiem, i jak się ma taki wgląd w siebie i zastanawiamy się nad sensem tego, co robimy, to też inaczej patrzymy na innych i wtedy łatwiej jest nam tych innych dopuścić do tego procesu decyzyjnego. Ewidentnie ta zmiana następuje, chociaż pewnie powoli. A i tak po każdej audycji, gdzie omawiamy tam agile, kaizeny i różne nowinki, które wprowadzają duże firmy, dostaję mnóstwo maili i telefonów pod tytułem z zarzutami, że jestem stolicocentryczna, że w polskich firmach to tak nie ma. Nie. To znaczy nie. Absolutnie nie tam, że w polskiej firmie to właśnie jest pan Heniek, który batem pogania niewolników i że to jest ogólnie te wszystkie fantastyczne turkusy i nieturkusy, to one nie istnieją, tak, są jak Yeti. Każdy słyszał, a nikt nie widział. I rzeczywiście, no ja mam głównie perspektywę taką warszawsko-korporacyjną, duże ośrodki. Jak to jest na prowincji? Prawdopodobnie właśnie tak, jak mówią słuchacze. Agnieszko. Ty pracujesz dużo z menedżerami i z pracownikami, znowu warszawsko-centrycznie patrząc, na prowincji. I jak tam jest? No bo ja jestem, że tak się wyrażę, z zadupia totalnego, czyli z Libiąża, 30 kilometrów od Oświęcimia, więc jest to koniec świata. Wiem coś na ten temat, bo nawet trudno było z zasięgiem internetu w tamtym miejscu, to co dopiero mówić o innych rzeczach. A zdecydowanie popieram to, co mówi Marzena. Wszystko zależy od lidera. Jeżeli lider jest nastawiony na współpracę, na budowanie. Moją filozofią myślenia jest coś takiego, że czy ja jestem w firmie, czy ja nie jestem w firmie, ta firma ma działać i to dobrze działać. I to minimum przez następny rok, półtora roku, żeby mogła sobie firma znaleźć na moje miejsce osobę, bo ja jestem głównie odpowiedzialna za to, żeby myśleć o przyszłości firmy, o jej strategii rozwoju. Natomiast wszyscy pozostali, którzy też są od przyszłości, bo na przykład jest od tego R&D, prawda, i tak dalej, mają tak funkcjonować i mieć takie umiejętności i taką odpowiedzialność w firmie, żeby to robili. Patrząc z punktu widzenia tego, jak to wygląda w tych okolicach, w których ja funkcjonuję, bo mam też doświadczenie z innego miasta, nazwijmy takiego niedużego, gminnego, a jednak zdecydowanie przeważa tam kultura autorytetu, takiego szef to jest szef, grzecznie go słuchamy, on jest tutaj mądry, ważny i co najważniejsze, ci szefowie dobierają sobie takich ludzi pod siebie. Naprawdę dobierają pod siebie. Natomiast to, co też zastanawiałam się, bo o takiej rzeczy, co daje mi oprócz skuteczności działania taka współpraca, styl zarządzania współpracą, to ja powiem, że to jest otwartość na zmiany. Jeżeli ja przyjdę do firmy i powiem, słuchajcie, no to taki mam pomysł, prawda, co wy na to, to nie ma czegoś takiego normalnego oporu, no bo każdy ma opór, jeżeli wychodzi poza swoją strefę komfortu, prawda? A nie ma czegoś takiego, tylko jest okej, no to pomyślimy. Albo już się zabieramy za pracę. Czyli to jest fantastyczne. Mnie się niezwykle to podoba, ja sobie bardzo cenię, bo to daje kreatywność nawet w tych miejscach, jak ty bardzo mądrze powiedziałeś, że w każdej firmie na produkcji no trudno ciągle coś kombinować, bo ma wyjść ten sam produkt,
a nie 5 różnych, prawda? Bo klient sobie życzy taki, a nie inny. Więc trzeba pilnować, bo komuś rękę utnie, prawda? Albo przytnie nogę, albo coś innego złego się stanie. Tam dla bezpieczeństwa ludzi trzeba pilnować pewnych zasad, które zostały określone, żeby ten produkt wyszedł najlepszy, jaki może być. Ale jest zawsze miejsce też, o czym ty powiedziałeś, o takich spotkaniach, tak jak teraz to kaizeny słynne, zarządzanie linem, które oczywiście ja też u siebie w firmie wprowadziłam i mówię, że to jest bardzo dobra rzecz. Więc powoduje to, że ludziom się chce też myśleć. I to, co mogę powiedzieć o Polakach, są o wiele bardziej otwarci na kreatywne rzeczy, na takie, ja to nazywam kombinowaniem, które akurat w tym przypadku jest bardzo dobrą rzeczą. Oni kombinują. W innych krajach jest raczej tak my mamy zrobić, to tak zrobimy. Ale jeszcze raz podkreślam, naprawdę współpraca nie jest jedynym lekarstwem na to, albo jedynym sposobem na to, żeby firma działała skutecznie i z sukcesem. No właśnie. Ze smutkiem stwierdzam nie. I tu mam pytanie, Paweł, do ciebie. No bo skoro można całkiem dobre zyski mieć, zarządzając twardą ręką autorytarnie, bez poszanowania w skrajnych wariantach praw pracowników, społeczności lokalnych, bo to po prostu działa i przynosi zyski, to dlaczego firmy mają patrzeć inaczej? No właśnie, ja mam trochę takie poczucie, że chyba my nie mamy szans tutaj w ogóle rozstrzygnąć, co jest bardziej charakterystycznym modelem zarządzania dla polskich firm, bo ten model, który jest postawiony jako właśnie takie tło do naszej rozmowy, ten model, gdzie mam taki bipolarny układ, jest firma folwarczna, na przeciwnym biegunie jest ta turkusowa, to jest oczywiście uproszczenie i myślę też, że to nie jest jakiś taki model, który załatwia nam wszystko, dlatego że tak jak ty powiedziałeś, to są pewne sektory, gdzie nadmierna kreatywność jest wręcz zagrażająca, czy jak wprowadzimy wymiar skuteczności, o czym ty mówiłaś, to rzeczywiście wcale nie musi się okazać, że właśnie ten model współpracy jest tutaj najbardziej skutecznym modelem, prawda? Więc wydaje mi się, że to tylko jest taki wycinek. Tak, my próbujemy jakoś parametryzować, żeby porozmawiać sobie o przywództwie de facto i o różnych modelach przywództwa. I to jest tak, że chyba nie ma takiego, zresztą wyście tutaj powiedzieli o tych różnych modelach dosyć mocno, prawda? Ci menadżerowie albo są bliżej bardziej autorytarnego modelu podchodzenia do swoich zespołów, albo są takimi świetnymi liderami, którzy stoją trochę z tyłu i wspierają te zespoły. Tutaj tych modeli współistniejących będziemy mieli bardzo dużo i myślę, że my nie znajdziemy tej uniwersalnej recepty, bo mamy bardzo zróżnicowaną przestrzeń tej gospodarki, prawda? No, ale jak wy przekonujecie organizacje, żeby weszły w model społecznej odpowiedzialności? No właśnie do tego powoli zmierzam, bo oprócz tego, że my rozmawiamy o liderach, którzy też się bardzo zmieniają, ja myślę, że pojawia się coś takiego jak zupełnie inne motywacje, jak jesteśmy na stołku, prawda, zarządczy, że zupełnie inne procesy nas tam często wynoszą, prawda. Tutaj my trochę zapominamy też o tej ogromnej zmianie, jaka się odbywa wśród odbiorców tego naszego zarządzania. My o tym nie powiedzieliśmy, a mamy naprawdę ogromną zmianę w młodym pokoleniu, które przychodzi do pracy i mówi nie, ze mną nie te numery, tak mną nie będziecie zarządzali, prawda? Mamy jeszcze rynek coraz bardziej pracobiorcy niż pracodawcy, więc myślę, że trochę ta sytuacja i wydaje mi się, że to dla kompletnego obrazu warto o tym wspomnieć, zmienia się radykalnie, bo mamy naprawdę bardzo zmienione pokolenie, które okazuje się jest trochę, mimo że nie lubi mówić, że jest liberalne, ale de facto robi się coraz bardziej liberalne. Tu będzie bardzo ciekawa zmiana w ciągu najbliższej dekady nas czekała. I myślę, że ta zmiana wymusza na liderach też różne zachowania. A ja chciałbym powiedzieć o innej rzeczy, która może tutaj dopełnić tego obrazu, bo my mówimy trochę też z takiej perspektywy takiego samotnego lidera, prawda? Na mnie spoczywa ten ciężar, to wyzwanie, a tymczasem wydaje mi się, że sekret tkwi w obudzeniu takiego poczucia odpowiedzialności w całym zespole.
I wtedy te różne mechanizmy, które tam działają, zaczynają się same trochę dostrajać. To ja, żeby dodać do tych waszych przykładów, takich mocnych i z dużej skali, to chciałbym opowiedzieć naprawdę krótko o naszym zespole. My się zajmujemy doradztwem w dziedzinie odpowiedzialnego biznesu, czy zrównoważonego prowadzenia biznesu. To jest raportowanie wpływu, to jest budowanie marek z przesłaniem, to jest tworzenie takich rzeczy, na przykład jak program Podziel się posiłkiem dla firm, dużych firm. I teraz wiecie wszyscy Państwo, że to jest niezwykle trudny rynek. Ten rynek podlega ogromnym fluktuacjom. Czasem jest bardziej otwarty na to, czasem mniej, czasem my wszyscy chcemy czyścić powietrze i chronić wodę, czasem wydaje nam się, że absolutnie nie, tylko pieniądze są istotne. Więc w naszym zespole niedużym, grupującym ludzi z doświadczeniem strategicznym, komunikacyjnym, marketingowym, wytworzyła się od samego początku taka definicja, że my budujemy miejsce, które jest dla nas tak zwanym miejscem pracy chronionej. To jest dla nas bardzo ważne, żeby ochronić to miejsce, które czasami lepiej wszędzie, czasami gorzej wszędzie, w zależności od tego, jaka jest koniunktura na sustainability. I wydaje mi się, że to jest sekret, żeby tak naprawdę budując na szacunku wobec swojego zespołu, i to jest chyba kluczowe słowo, stworzyć takie poczucie odpowiedzialności, że my tak naprawdę ciągniemy wszystko razem i każdy w obrębie mojego pola decyzyjnego jest odpowiedzialny za ten kawałek i kontrybuuje. I to jest z grubsza ta narracja, którą my próbujemy wnosić też, promując ideę tych tak zwanych benefit corporations, które są ruchem firm, które mówią tak, to nie wystarczy, jeżeli my powiemy, my jesteśmy tacy fajni i robimy dobrze. Trzeba tak naprawdę udowodnić w transparentny sposób, wymierny, że to, co my robimy, ma pozytywny wpływ społeczny, środowiskowy i my bierzemy za to odpowiedzialność. I ten ruch, który urodził się w Stanach jakieś 10 lat temu, sprowadził się do de facto stworzenia certyfikatu, który mówi tak, jeżeli Państwo spełniacie w Waszym biznesie pewien zespół wymagań, jeżeli jesteście w stanie dowieść, że robicie to i to, jeśli chodzi o ład korporacyjny, stosunek do pracowników, do klientów, do środowiska naturalnego, to może się okazać, że nie jesteście po stronie tej, która konsumuje planetę i ją wypluwa, zostawia poza nami, tylko jesteście po stronie tych firm, które traktują biznes jako sposób do naprawiania świata. I nagle okazało się, że jest bardzo dużo firm, które jest zainteresowane właśnie dokładnie tym, bo te modele nie tylko powodują dla nas takie miłe poczucie przyzwoitości, że robimy coś dobrego dla świata, ale też tak naprawdę przemieniają nasz biznes w taką stronę, że to my rzeczywiście jesteśmy tymi skutecznymi firmami, dostajemy nowego wymiaru skuteczności. W gronie tych firm, które są B Corpami, jest i Patagonia, być może Państwu znana, i Ben & Jerry, i napoje Innocent, i Bank Triodos, być może to Tobie znany dobrze, a ostatnio Lombard Odier w Szwajcarii, za którym poszło następne 80 B Corpów, które chciało zrobić ten certyfikat. Więc myślę, że kluczowym tutaj słowem jest złapanie poczucia odpowiedzialności i ono zarówno rządzi po stronie liderów, po stronie zespołów, jak i też po stronie tych firm, które się decydują na to, że trzeba wziąć trochę większą odpowiedzialność niż odpowiedzialność za wynik finansowy, że trzeba zająć się planetą, naszym otoczeniem, środowiskiem, najbliższym sąsiedztwem. Chyba się trochę rozgadałem, bardzo przepraszam. Nie. Ale ja mam takie pytanie, no bo ja się cały czas trzymam też tego, co powiedziała Agnieszka, że no kurczę, czasem, że są dobrze prosperujące firmy i powiedziałaś, i znasz takie przykłady, w których nic z tego, o czym ty mówisz, nie ma. Czy to jest tak, że my nieuchronnie idziemy w tym kierunku, czy to zawsze będzie awangarda? To znaczy, czy właśnie to młode pokolenie, ten kryzys, który przed nami ekologiczny, czy to wymusi na organizacjach takie myślenie, czy to po prostu zawsze będzie... Ja jak się tak wypuszczam z takim właśnie marzeniem, że ten biznes będzie właśnie taki fajny i ludzie będą przychodzili do pracy przyjemnie, tacy nastawieni, będą mówili dzieciom, że właśnie wyjechałem pozmieniać świat na lepsze i tak dalej, no to natychmiast łapię się i sprowadzam na ziemię, bo przychodzi mi na myśl taka anegdota jednego z dyrektorów kopalni miedzi, który mówi tak, no tam też były wprowadzane bardzo istotne zmiany, jeśli chodzi o zarządzanie parę lat temu, właśnie w stronę takiego bardzo nowoczesnego, opartego o wartości. No i w pewnym momencie jeden z tych dyrektorów od produkcji mówi tak, panie dyrektor,
to my może tak najpierw strzelimy, a potem będziemy myśleli, dobra? I to jest tak, że to tutaj są dwie rzeczy ukryte w tej anegdotce, bo po pierwsze w pewnych przemysłach za dużo dywagacji może szkodzić skuteczności, a po drugie ten facet mówiąc najpierw strzelimy, potem będziemy gadali, on bierze decyzję, bierze ciężar tej odpowiedzialności, bo on na pewno nie strzeli, jeżeli, czyli nie wysadzi kawałka czegoś tam pod ziemią, prawda? Nie zrobi tego w taki sposób, żeby stanowiło to zagrożenie dla jego zespołu, prawda? Więc to, a z drugiej strony, jeżeli nagle pojawi się tam na dole, gdzie są warunki paramilitarne, pojawi się nadmierna przestrzeń do kreatywności w zarządzaniu, to może to stanowić zagrożenie dla pracy tych ludzi na dole. I myślę, że tutaj mamy, to nie jest taki bipolarny układ, że albo turkusowo jedziemy, proszę Państwa, albo jedziemy bardzo tak albo jedziemy właśnie zamordystycznie i folwarcznie. To tak nie jest. Myślę, że ta przestrzeń jest dużo bardziej złożona niż ten taki model. Zawsze tak będzie, tylko będą co, korekty w jedną albo w drugą stronę? Myślę, że to jest kwestia, naprawdę myślę, że tutaj sprowadzamy to do pewnego wymiaru szacunku dla kogoś, z kim pracuję, i to jest podstawowa sprawa. Jeżeli my rzeczywiście będziemy respektowali ten fundamentalny wymiar, to będziemy doskonale wiedzieli, jakie przestrzenie sobie nawzajem zostawiać i czy my wkraczamy w cudzą przestrzeń wolności, będąc nadmiernie paternalistycznym, nadmiernie zamordystycznym, czy nie, prawda? To myślę, że tu jest. Się wyrywa Agnieszka do wypowiedzi Marzena, więc tam. Myślę sobie, znaczy ja w ogóle jestem z natury optymistką, chociaż od kilku lat tak w Polsce trenuję się, żeby nie być za dużą optymistką. Natomiast wydaje mi się, że są dwie, myślę, że jest lepiej niż było 50 lat temu, niż było 100 lat temu, jeżeli byśmy patrzyli w takich długookresowych, przynajmniej ja tak wierzę, Marzena, naprawdę bym chciała i chciałabym bardzo dalej w to wierzyć. Natomiast wydaje mi się, że są dwie możliwości, dwie drogi albo dwa powody, dla których może następować zmiana na lepsze. Bo lepsze, no powiedzmy sobie, pomimo tego, że żeśmy tutaj nie mówili, ale ten folwarczny raczej brzmi tak niefajnie z punktu widzenia bycia w takiej firmie, a ten turkusowy brzmi jak ideał i że w ogóle każdy by sobie marzył, żeby być w takiej firmie. No więc, żeby się przesuwać na tej skali bardziej w stronę turkusowych firm, są dwie możliwości. Człowiek jest z natury greedy, czyli pazerny, chciałby mieć jak najwięcej. Biznes jest też greedy, czyli też jest pazerny i też chciałby jak najwięcej. W końcu po to jesteśmy w firmach, żeby zarabiać pieniądze. To nie są instytucje charytatywne. Tym się różnią od innych, że tam my mamy tam zarabiać pieniądze. I tylko i wyłącznie wtedy jesteśmy gotowi, wydaje mi się to, ale ja tu snuję takie teorie, prawda, uogólniam. No to z mojego punktu widzenia jesteśmy w stanie oddać część swoich pieniędzy, swojego zysku. Kiedy lider jest taki, czyli jest nastawiony na współpracę, ma w sobie trochę tego altruizmu, chęci dzielenia się i stworzenia dobrego systemu w firmie działającego, przyjaznego ludziom i szanującego ludzi i myślącemu o odpowiedzialności, albo wymuszą to na nim zmiany z zewnątrz. Czyli jeżeli jest teraz presja na klimat i ona się robi coraz większa, daję to jako przykład. W związku z tym firmy są zmuszone zacząć o tym myśleć. Ja patrząc z mojego punktu widzenia, ja jestem w klasycznym przemyśle, tylko że ten, można by powiedzieć, że to jest przemysł chemiczny, ponieważ my produkujemy profile z tworzyw sztucznych. On nie jest taki agresywny dla przyrody, my wykorzystujemy tylko prąd, nie tworzymy jakichś tam, prawda, ścieków, nie wiadomo czego, czyli nie jest to aż tak źle. Natomiast o wielu rzeczach nawet mi palcem się nie chciało ruszyć i wydać pieniędzy na to, ponieważ nie byłam do tego przymuszona. I pomimo tego, że uważam siebie za taką przyzwoitą, odpowiedzialną osobę, dbającą o innych, prawda, środowisko i tak dalej. Guzik, prawda, jak nie byłam przymuszona, to tego nie zrobiłam. Naprawdę tego nie zrobiłam. Dopiero
zmiany, które przychodzą, one się potem pojawiają w formie przepisów prawa, czyli najpierw przychodzą od ruchów społecznych, zmiany nastawienia ludzi, tego, że rośnie nam, mamy teraz do czynienia z zupełnie innymi młodymi ludźmi niż wtedy, kiedy ja byłam młodym człowiekiem, zaczynałam pracę. Oni wymuszają zmiany, które potem przekształcają się w prawo i czy firma chce, czy nie chce, musi się temu podporządkować. Ale opór zawsze będzie. I to jest ten optymizm i też taka, ja słyszę w tym taką też trochę zachętę dla obywateli do głośnego mówienia postulatów. Tak, to jest zawsze taka pułapka, jak z wyborami, tak samo w każdej innej sprawie. A co ja tam mogę? Prawda? Jeden mój, no rzeczywiście, no nie wpłyniemy, nie jesteśmy Trumpem, prawda? Nie jesteśmy panem Kaczyńskim, nie wiem, nie jesteśmy prezesem wielkiego koncernu, ale za to mamy wpływ na siebie i na kilka osób dookoła nas. I to od nas zależy, jak to będzie świat wyglądał. Ten nasz przynajmniej dookoła. Marzeno? Ja się z kilkoma rzeczami nie zgadzam. Po pierwsze, już w starożytnej Grecji niewolnicy mogli poskarżyć się na złe traktowanie pana, a nawet pójść na forum, na agorę i zażądać, żeby ktoś ich wykupił. I ktoś musiał ich wykupić. Myślę, że teraz w niektórych firmach jest gorzej. To nie jest kwestia 100 lat. Nie, aż tak źle nie jest. Żebyś ty widziała, Marzena, jak teraz wygląda rotacja pracowników. No właśnie, ale właśnie zbliżamy się mniej więcej do starożytnej Grecji w tych zasadach, które tam obowiązywały. A propos CSR-u. No to oczywiście mamy wielką akcję co roku, są nagrody CSR-owe i pewnie jest jakiś procent ludzi, którzy myślą, dzięki biznesowi zmieniam świat na lepsze. Ale to, co ja słyszę na korytarzu radia po każdej audycji, to przychodzi dyrektor marketingu i mówi, teraz siła nabywcza to są młodzi ludzie, którzy dbają o ekologię, więc musimy być bardziej ekologiczni, bo inaczej nie kupią. I trzecia rzecz, znowu nie zgadzam się z tym, że przy prostych pracach, jak call center czy tam zakłady produkcyjne, że traktujemy tych, że dbamy o bezpieczeństwo ludzi, bo to jest zupełnie co innego. Zupełnie co innego jest ustalić zasady i ich trzymać, i to są zasady bezpieczeństwa, a zupełnie czymś innym jest traktować tych ludzi źle, bo tu nam się chyba myli. I naprawdę mam głębokie poczucie, że nawet taki prosty, pracujący człowiek, on nie jest głupi i on wie, rozumie, kiedy się go dobrze traktuje, a kiedy nie. Można ustalić zasady, można pilnować przepisów BHP, natomiast przy okazji można tych ludzi traktować godnie, po prostu godnie, a nie tak, że jest 20 na twoje miejsce, jak ci się nie podoba, to spadaj, albo nie wiem, zamelduj koniowi i tak dalej, i tak dalej. No takie sytuacje się zdarzają. I tak sobie myślę, szef, który mówi, ja ich tak traktuję, bo oni i tak nie potrafiliby inaczej, bo oni tego potrzebują. Myślę, że dużą pychą się wtedy odznacza, że to jest szef, który myśli, ja jestem ten mądrzejszy i to ja się znam na zarządzaniu, to ja im powiem, jak to ma wyglądać. I w zupełnie inną stronę, myślę, idzie świat. Polacy coraz częściej jadą za granicę, pracują za granicą i widzą, jak to tam wygląda, że nawet do najprostszego, w sensie zawodowo człowieka, do sprzątacza, do pielęgniarki, do, nie wiem, człowieka, który obsługuje spawarkę, ludzie odnoszą się z szacunkiem. U nas ciągle jest tak, że ja jestem szef, czasami, tak? Znaczy ciągle jest tak, i ci biedni, głupi na dole, o których muszę dbać. I oczywiście z drugiej strony, bo sama się teraz sama ze sobą nie zgodzę, niesamowite, ale z drugiej strony oczywiście jest grono osób, które przez wiele lat funkcjonuje w firmach i mają coś, co psychologia nazywa wyuczoną bezradnością. Oni nigdy nie będą w stanie podjąć samodzielnie decyzji. Ale znowu, podejmowanie decyzji to nie jest godne traktowanie człowieka, bo ten turkus, on się kończy podejmowaniem decyzji wspólnym, ale zaczyna się od tego, że my dajemy sobie takie prawo do myślenia, że wszyscy jesteśmy ludźmi, jesteśmy w związku z tym równi. A nie jest tak, że szef ma prawo do większego szacunku z założenia, że jest szefem. Tylko wszyscy jesteśmy równi, każdy ma inne umiejętności i róbmy to, do czego się nadajemy. No to jest zupełnie filozoficznie inne podejście do relacji szef-pracownik, tak? W którym to wyjście od równości
Są takie teorie, nie wiem na ile one się sprawdzą, ale że w ogóle za kilka lat to, co nazywamy funkcją menedżerską poprzez chociażby dostęp do technologii, do możliwości agregacji wiedzy, którą do tej pory miał w swoich rękach menedżer, on wiedział więcej, w związku z czym był autorytetem. Teraz, kiedy szeregowy pracownik może wiedzieć równie dużo, co szef o wycinku swojej pracy, to są takie teorie, które mówią, że się w ogóle skończy funkcja menedżera w takiej roli, w jakiej ją znamy. Nie, u was się nie skończy. Ja mam takie pytanie, przepraszam, czy to nie jest trochę tak, państwo mówicie, że to jest trochę psychologia, że szef, który ma poczucie własnej wartości, będzie traktował pracownika dobrze i dobry szef to jest też taki, który nie ma wyłączności na wiedzę, jest otwarty i może czerpać od pracowników. Bardzo często się zdarza, że pracownicy mają dobre pomysły, inne pomysły, innowacyjne pomysły i szef, który jest otwarty, a to się chyba przekłada na takie poczucie własnej wartości, no jest dobrym szefem. Bardzo mądrze, dokładnie tak. Ja też tak uważam, natomiast to, co chciałam ci powiedzieć, jak ja mówiłam o bezpieczeństwie, to w ogóle dla mnie zasadą jest, że każdy człowiek, z którym pracuję, współpracuję, należy mu się szacunek. Ja nawet nie przyszło mi do głowy, żeby to podważać. Dla mnie to jest oczywiste. Oczywista zasada, że tak ma być. Ja może się tłumaczę, bo chcę pokazać, jaka dobra jestem, prawda? Ale naprawdę to jest, jeżeli współpracujemy w firmie, to ja mówię, że ja ani nie jestem lepsza, ani gorsza od was. Ja po prostu mam takie zadanie, wy macie takie zadania. Czasami bywa tak, że bo takie jest trochę zarządzanie przez macierz, jeżeli jest jakiś projekt, to w ramach projektu ktoś inny jest liderem, a ja na przykład mam wykonać swój kawałek drogi i on pracy i on jest moim w tym momencie przełożonym i on decyduje. Jeżeli nie przyjdzie do mnie i nie będzie, jeżeli ja mu nie daj Boże zawalę, jeżeli nie przyjdzie do mnie z awanturą, dlaczego ja mu to zawalam, mówię w cudzysłowie z awanturą, zawalam, to ja mam do niego o to pretensje. Ale zdecydowanie masz rację. Im większe poczucie własnej wartości, tym większa szansa na bycie dobrym szefem. Dlatego też szef powinien się rozwijać nie tylko zawodowo, umieć różne rzeczy dotyczące biznesu, ale bardzo dużo czasu powinien poświęcić własnemu wewnętrznemu rozwojowi. Mamy dwa komentarze, już widzę nawet więcej, trzy z sali, więc zapraszam. Dzień dobry, moje nazwisko to Bartosz Cieślik. Ja chciałbym zapytać państwa na temat szacunku do pracownika, bo to mnie bardzo zaintrygowało, ponieważ przez swoje 3-4 letnie doświadczenie, które miałem z call centerami na różnych projektach, bardzo mnie zaciekawiło właśnie z tym właśnie szacunkiem i mam takie pytanie, jakie jest wasze zdanie na temat tego, że na temat awansów na przykład dla pracownika, ponieważ często się spotykam z takimi sytuacjami, że są awanse przez szefów robione poprzez właśnie nie to, że pracownik przepracował powiedzmy 3-4 lata i osiągał bardzo dobre wyniki, ale czasami jest też tak, że nawet przełożeni zatrudniają nawet innych pracowników z innych firm i nie na budowie tego, że ktoś pracował sobie lata, żeby dostać ten awans, tylko że dostał ten awans właśnie na skróty. I chciałbym zapytać państwa z każdego właśnie, jak wy się odnosicie, czy uważacie, że pracownik, który pracuje z wami już długo czasu, powinien dostać ten awans, powiedzmy, na wyższe stanowisko, czy jednak można zapożyczyć sobie z innej firmy, jeżeli ktoś przychodzi do danej firmy, dać mu właśnie ten szybszy awans bez tego doświadczenia współpracy wieloletniej? Ja mogę powiedzieć, co ja robię. Proszę bardzo, ja już zmonopolizowałam, od razu widać prezes. Powiem panu tak, wszystko zależy od tej osoby. Ja oczywiście, że w pierwszej kolejności zrobię wszystko, żeby ten, kto pracuje w firmie, żeby mógł awansować. Ale trzeba i też zrobię wszystko, żeby ta osoba wiedziała, czy ma predyspozycję do tego, żeby iść dalej. Dlatego, że można mieć ambicje, ale nie mieć predyspozycji. I wtedy robię krzywdę komuś, jeżeli go awansuje i będzie się zajmował pracą, która nie jest dla niego. Więc przede wszystkim ja, jako opowiadam za siebie, najpierw patrzę, jeżeli by pan był moim pracownikiem, to najpierw bym obserwowała pana, jak pan pracuje. Na pewno byśmy wspólnie usiedli i pogadali, to się nazywa ocena pracownicza,
ale tak na poważnie zrobiona, a nie tylko po to, bo każą, byśmy usiedli ze sobą i bym panu powiedziała, co pan robi dobrze, gdzie ma pan mocne strony i jakie są miejsca do poprawy. Poza tym, jeżeli bym widziała, że pan jest ambitny, bym sprawdziła różnymi metodami, to firmy różnie sprawdzają, czy ma pan na przykład predyspozycje menedżerskie, czy może inne, co pan potrafi. Usiadłabym z panem i porozmawiała, a co pan zamierza, jak pan siebie widzi za 5 lat w tej firmie. Ja na przykład mam w firmie wprowadzone coś takiego, co się nazywa karty indywidualnego rozwoju. I z moimi szefami siadam i mówię, słuchajcie, co za 5 lat? Jak sobie wyobrażacie, co będzie i jak to będzie wyglądało? Długa perspektywa po już współczesnym. No dobrze, ale tak głównie 3 lata potem robimy. I to jest zobowiązanie nie tylko, jest zarówno moje, jak i szefa, jak i tej osoby ocenianej. Ona mówi, no dobra, ale żeby to osiągnąć, to powinienem zrobić to, to i to i to. Rozwinąć się. Nie chodzi tylko o to, że nie wiem, kolejne studia podyplomowe skończyć, ale na przykład pójść na psychoterapię, to mi się zdarzyło. Ale to nie ja narzucam, bo ja nie śmiem, to znaczy nie wolno mi i nawet mi do głowy nie przychodzi, żeby komuś powiedzieć, oho, zdecydowanie pan powinien iść na psychoterapię, bo z panem coś nie tak, prawda? To ta osoba musi sama coś takiego zaproponować i ja wtedy mówię okidoki. Uważam, dzięki, że bardzo mądre i jeszcze na dodatek, jak mogę, to poradzę, jaki rodzaj psychoterapii. Poradziłam gestalt, to tylko mówię tak. Dzięki. Przy okazji. Przepraszam za Mirku, takie gadanie. Jak ty macie call center, więc jak to u was wygląda? Znaczy, no mamy i to duże. Znaczy, ja bym jedną rzecz chciał podkreślić, to co Bartek w sumie skutecznie wywołał. Mianowicie wszystkim naprawdę należy się szacunek i to niezależnie od tego, jaki model pracy przyjmiemy. To jest w ogóle bezsporne. I może niekoniecznie jak przechodzimy pomiędzy tymi skrajnościami, no może folwark to słaby przykład, ale niezależnie od tego, czy pracujesz zwinnie, czy pracujesz bardziej w modelu hierarchicznym, to absolutnie każdego trzeba szanować po prostu jak człowieka. I tutaj to jest, wydaje mi się, nie podlega dyskusji. To, co jeszcze chciałem powiedzieć, zanim odpowiem na twoje pytanie, to w naszej dyskusji często pada słowo lider. Ja mam takie, wiecie, obserwacje, że my cały czas mamy w naszym kraju liderów mianowanych. To nie są ludzie, którzy mają naturalne predyspozycje, którzy się wyuczyli, wykształcili, przeszli jakąś taką naprawdę ścieżkę zdrowia, która sprawia, że dotknęli różnych perspektyw, że wiedzą, co to znaczy pracować, nie wiem, fizycznie, co to znaczy pracować intelektualnie, co to znaczy pracować z ludźmi, którzy potrafią się samozorganizować, co to znaczy pracować z ludźmi, którzy wymagają jednak większego wysiłku. Tego dzisiaj ja niestety jeszcze nie obserwuję. Jak sobie popatrzymy na rynek pracy, bardzo często w organizacjach, w których ja mam przyjemność pracować, są menedżerowie, którzy siedzą tam od 20 lat. To trochę jakby dla mnie jest, wiecie, taki sygnał, że brakuje jednak świeżości, trochę takiego innego punktu widzenia. Jeżeli chodzi o twój przypadek, ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, co jest lepsze, bo to wszystko zależy. I myślę sobie, że to powinno zależeć z twojej perspektywy, co byłoby lepsze, czy iść dalej, pracować w tej samej firmie i próbować się rozwijać, chociaż jak dobrze rozumiem przypadek, o którym mówisz, trochę ci blokuje ten rozwój. Dla ciebie rozwój jest rozumiany jako awans, ale być może jeżeli poszedłbyś do innej firmy, no to miałbyś większe perspektywy, zaczynasz z innego jakby poziomu, nie? Możesz bardziej się sprzedać, opowiedzieć o swoich atutach i na tym po prostu zyskać. Ja absolutnie jestem fanem, chcecie zmiany. No zajmuję się zmianą, że tak powiem, od wielu lat i dla mnie zmiana zawsze była czymś fascynującym i dającym naprawdę szansę na coś lepszego. To, co chwilę temu też padło, wydaje mi się, że taki model, kiedy wiecie, całe życie pracujemy w jednej organizacji, to już trochę mija, bo firmy cenią sobie to, że mamy różne doświadczenia. Ale to jest dla mnie w ogóle bardzo ciekawy głos i bardzo ciekawa perspektywa pracownika, który nie, jakby patrzy z perspektywy, jestem częścią tej organizacji i z mojej perspektywy uczciwie by było, gdybym to ja miał szansę urosnąć. I czy oni mnie szanują rzeczywiście? I czy oni mnie szanują i skoro słyszymy, to dla mnie to jest jakby ciekawe, że my oczywiście jako zarządzający patrzymy z perspektywy dobra firmy, nawet uwzględniamy też perspektywę tego jednego pracownika, bo dla niego to, tak jak powiedziała Agnieszka, być może to by była krzywda, jakbym go awansowała. Natomiast z mojej perspektywy jako pracownik, no
widzę to jako pewne pójście na skróty, że bierzemy kogoś z zewnątrz, a mi się tego nie proponuje. To jest dla mnie po prostu ciekawy głos, jako inna perspektywa zupełnie na tę samą sytuację. Ale to oznacza, że w firmie po prostu nie poinformowano pana i nie powiedziano, dlaczego został przyjęty ktoś nowy. Bo jakby było to przeprowadzone tak, jak ja bym uważam, że powinno być, to powinno najpierw się szukać osoby z organizacji. A poza tym zmiana oczywiście wcale nie musi oznaczać zmiany firmy, bo może oznaczać zmianę wyzwań w danej firmie i zakresu odpowiedzialności. Bo ja też jestem wielką zwolenniczką zmiany. Tak mi się wydaje, że co 3-5 lat po prostu mamy już dosyć tego, co dotychczas robimy. Chodzi mi po prostu o to, że w świecie, w którym my jako firma stykamy się z wieloma klientami, bo jesteśmy firmą, która prowadzi różnego rodzaju treningi i warsztaty, i jednym z haseł, które się pojawia w ostatnich latach chyba najczęściej, to jest jak budować zaangażowanie, to dla mnie to jest bardzo ważny głos, jak zabijać zaangażowanie. To znaczy... No, ale to jest coś takiego, co ty mówisz i ja super się z tym zgadzam, bo czasami się tutaj trochę gubiłem, czy my się zgadzamy, czy się nie zgadzamy. I najpierw myślałem, że się może nie zgadzamy, może potem się zgadzamy, ale ja chciałbym złapać jeden wątek, który wydaje mi się tutaj pojawił się, a on powoduje, że ten obraz trochę robi się obciążony w jedną stronę za bardzo, bo to, co ty mówisz, to ty dotykasz kultury organizacyjnej, prawda? A znowu to, co ty powiedziałeś, to jest taka psychologizacja lidera, prawda? I sprowadzamy to tylko i wyłącznie do tych osobowości, które tutaj właśnie mogą to pociągnąć w taki czy inny sposób, mają przywództwo oparte o wartości, dobre przywództwo albo słabe. Mi się wydaje, że coś takiego jak kultura organizacji, i to jest coś dużo dłuższe niż właśnie lider. Pojedynczy lider, ma super ogromne znaczenie i też ten taki kontekst właśnie socjologiczny, tego takiego też ciśnienia od pracowników albo od społeczeństwa, albo tego takiego klimatu, który jest wokół, jest też kardynalne, ma znaczenie, prawda? I to trwa dużo dłużej, to są większe procesy i one są właśnie bardziej socjologiczne niż psychologiczne, prawda? Tak. I ostatnia rzecz, bo ja bym sobie zadał właśnie takie proste pytanie, w jaki sposób jest zarządzana Polska? Czy ona jest zarządzana turkusowo, czy folwarcznie, prawda? Ja nie szłabym w tym kierunku, bo chyba. Nie rozmawiamy o polityce, tylko o kontekście. Słuchajcie, kończy nam się czas, a mamy dwa pytania z sali, które czekają już dosyć długo, więc chciałabym jakby nimi zakończyć. Dzień dobry, Jakub Bilny. Ja miałbym taki tutaj komentarz. Jeszcze bliżej. Taki komentarz. Państwo mówicie tutaj o poruszaniu się na takiej skali od turkusu do tego folwarku. No i o tych liderach takich, którzy są autorytarni, prawda? Lider autorytarny, no cóż, powinien iść do psychologa, wiadomo, że nie pójdzie. O tym, czy on tam jest, czy nie, decydują właściciele. No i trudno takiego człowieka zmienić, prawda? Trudno zmienić jego podejście. Z drugiej strony lider może dać tyle odpowiedzialności, przesuwając się w stronę turkusu, prawda? Może dać tyle odpowiedzialności pracownikom, ile oni są gotowi przyjąć. Jeżeli się rozmawia z pracownikami i prosi się ich o podjęcie jakiejś decyzji i oni mówią, nie, to nie jest mój obszar odpowiedzialności, ja się boję, prawda? No w jakikolwiek sposób to przekazują, prawda? Musimy sobie, tutaj pani Agnieszka to bardzo mi się podobał ten sposób argumentacji, no organizację trzeba jakby sobie wyhodować, prawda, do przejęcia odpowiedzialności, no bo to ten turkus, no, w moim pojęciu to jest właśnie to, że zostawiamy coraz więcej odpowiedzialności pracownikom, samemu tylko nadając kierunek działaniu firmy, myśląc o jakiejś strategii. Natomiast to czy pracownicy są gotowi wziąć tą odpowiedzialność, no to jest kwestia traktowania ich przez liderów firmy, przez lidera firmy w dłuższym okresie czasu. To na pewno nie jest jeden rok, dwa, tylko to musi trwać. Tu się też kłania to, o czym pan wspomniał, kultura w firmie, jaka jest, prawda, ta kultura korporacyjna. No, w zachodnich firmach ta kultura ma dziesiątki lat, prawda, ta tradycja hodowania kultury korporacyjnej ma dziesiątki lat. No i bo chyba mi się wydaje, że to jest takie chyba takie proste streszczenie. Bo ja pracowałem. Dzięki bardzo. Rozumiem, że to komentarz, nie pytanie. I tutaj jeszcze mamy pana. Dziękuję. Andrzej Gawron. Ja może tytułem bardziej odpowiedzi na pana pytanie, pana Pawła.
tytułem odpowiedzi, ponieważ ja jestem przedstawicielem sektora publicznego. No więc jakby zupełnie druga strona sceny i tylko incydentalne jakieś doświadczenia z private sektorem. A też w sektorze publicznym nie współpracuję z przedsiębiorcami jako takimi. Jak zarządzana jest Polska i ta samorządowa i ta rządowa, ponieważ rządowa, że tak powiem, doświadczenie jest dużo dłuższe, samorządowa to trochę ponad 2 lata. Tutaj w metropolii, tak, warszawskiej, w sercu Mazowsza, jak głosi ta impreza. Na pewno bardzo dużo zmienia się i ja jako osoba 40-letnia, tam z jakimś tam prawie 15-letnim stażem w funduszach, ale nie tylko w funduszach, widzę, że chyba dochodzimy do tego momentu, kiedy pewne pokolenie już po, nie chcę użyć pejoratywnego określenia, powinno, ale po prostu ustępuje miejsca kolejnej jakiejś tam generacji, no powiedzmy urzędników, tak, bo ja mówię tu jako urzędnik, tak, nie reprezentuję bynajmniej miasta stołecznego. To, o czym państwo tutaj mówicie, w ogóle absolutnie fenomenalna była ta debata i wczorajsza gra, w której uczestniczyła koleżanka od nas, więc wielkie ukłony też dla państwa. To się po prostu dzieje w sektorze publicznym, tak? Administracja publiczna w 2008 czy 2009 roku przeprowadziła zakrojony na szeroką, ogromną skalę na przykład program wartościowania stanowisk pracy w całej administracji rządowej celem uniknięcia sytuacji, że osoby, które są muszę, na różnych stanowiskach... Muszę brutalnie dać panu jeszcze 30 sekund na skończenie dobra, myśli. 30 sekund. Myślę, że jest nadzieja. Zobaczymy, do czego doprowadzą na poziomie samorządowym wymuszone zmiany odgórne, no bo one wymuszają w naturalny sposób zmianę liderów tych szeroko rozumianych włodarzy gmin, bo takich na roboczo określamy. No i zobaczymy, co ta zmiana przyniesie. No my też w naszej organizacji jesteśmy optymistycznie nastawieni do zmiany. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Marzeno, jeszcze jeden krótki komentarz na koniec. Meta komentarz, absolutnie krótki. Kilka dni temu skończyłam czytać książkę o zupełnie nowym trendzie zarządzania, popularnym teraz bardzo w Skandynawii. Nie jestem w stanie podać jego nazwy, ponieważ jest to po duńsku, ale tłumacząc na polski nazywa się to praco szczęście. Jest to taki zlepek słów duńskich. I głównym założeniem tam jest to, że nie przeprowadza się rekrutacji. Jeżeli jest wolne miejsce, to przyjmuje się pierwszą osobę, która przyszła na rozmowę. Następnie sprawdza się, gdzie ta osoba będzie pasować. Czyli jest, już nie firma jest najważniejsza, tylko ta osoba. Wiadomo, starzejące się społeczeństwo, musimy pracować z tym, kogo mamy i to jest najważniejsze. I tak sobie myślę, że my jak Polska, jako bardzo hierarchiczne jednak i ceremonialne społeczeństwo, długo nie zrobię audycji o pracoszczęściu, ponieważ boję się, szefowie jechali samochodem, by im tak głowy eksplodował. Więc obawiam się, że w Polsce długo nie usłyszymy. Chociaż koncept jest, myślę sobie, całkiem stary, bo jak poczytamy filozoficzne, nie ekonomiczne, ale filozoficzne pisma Adama Smitha, no to on mówi, że własność prywatna ma uzasadnienie tylko wtedy, jeśli przyczynia się do większego dobra, więc tylko pod tym warunkiem. Jakoś zabraliśmy tę drugą część, mówiąc często o biznesie. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Mam duży niedosyt i chętnie bym z wami kontynuowała jeszcze rozmowę, ale musimy kończyć. Agnieszka Erlach, Paweł Niziński, Marzena Mazur i Mirek Nowosielski. Dzięki.